Jestem typem gracza, który preferuje gry akcji, ewentualnie RPG i strategie. To tak naprawdę dosyć duża rozpiętość gatunków, mimo to nie pałam jakimś wielkim uczuciem do wyścigów. O ile arcade'ówki pokroju Need for Speed potrafię wciągnąć bardzo szybko, tak z symulacjami mam pewien problem. Wyścigi zręcznościowe zasadniczo są grą akcji, opartą na niecałkiem realnych założeniach, z tym, że zamiast bohatera machającego mieczem czy pakującego ołów w niemilców, prowadzimy samochód, osiągając prędkości, które w rzeczywistości powodowałyby trwałe odkształcenia na twarzach kierowców. Arcade'ówki zawsze pozostaną grami i tylko grami. Jednak zupełnie inaczej jest w temacie symulacji. Przede wszystkim nie da się w nie grać na klawiaturze. Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest recenzja Project Cars w wersji PC. Gra została wydana także na PlayStation 4 oraz Xboxa One. Problem symulacyjnych gier wyścigowych polega na tym, że jak sama nazwa wskazuje, mają one symulować rzeczywiste warunki toru wyścigowego. I wbrew pozorom jest to zadanie niełatwe. Project Cars podejmuje jednak rękawice i pod wieloma względami wychodzi z tego boju starczą. Przede wszystkim możliwość dowolnej konfiguracji naszego wozu od mocy hamulców przez responsywność układu kierowniczego, aż po ciśnienie w każdej z opon robi wrażenie. Co więcej, bezpośrednio przekłada się to na zachowanie naszego wozu w trakcie wyścigu, a nie jest jedynie bajerem dla nerdów i zboczonych na tym punkcie automaniaków. Co jednak ciekawe, nie mamy wpływu na rzecz tak oczywistą jak kolor naszego pojazdu. Sam model jazdy za to zrealizowano z niesamowitym pietyzmem. Każdym autem jeździ się zupełnie inaczej. W wypadku każdego egzemplarza czuć zarówno jego masę, jak i moc przekładaną na oś napędową. Dodatkowo, co chyba dość oczywiste, rodzaj napędu znacząco wpływa na zachowanie wozu na torze, co wiąże się z tym, że każde auto ma jakby własny model już nawet nie jazdy, a sterowania. Może prawie w tej chwili truizmy, ale jeśli przyrównamy Project Cars do takiego chociażby Gran Turismo, to już przy pierwszym naciśnięciu gazu i pierwszym łuku odczujemy znaczącą różnicę. A propos naciskania gazu. Dla pełni doznań płynących z obcowania z grą musicie posiadać kierownicę. We wstępie nieco skłamałem, bo dzięki rozbudowanym opcjom konfiguracyjnym i możliwości ustawienia wspomagania kierowania na klawiaturze można grać nawet całkiem swobodnie. Ale to tak jak jeść zupę przy pomocy łopaty. Ani to wygodne, ani eleganckie. Próbowałem znaleźć złoty środek pomiędzy topornością klawiatury a idealnym rozwiązaniem w postaci kierownicy przy pomocy pada, który dzięki analogowym gałkom i spustom jest bardziej precyzyjny, jednak nadal w pełni nie oddaje efektu, jaki twórcom udało się osiągnąć. Ale żeby nie było za słodko, w ten wspaniały model jazdy, albo bardziej model prowadzenia pojazdów, wkradło się kilka baboli psujących ogólne wrażenie. Pomijając już, że na nawierzchniach innych niż asfalt każdy samochód zachowuje się niczym balerina w jeziorze łabędzim. Tak, wiem, że flaty na kołach, przeciążenia i zasada zachowania pędu, ale jakbyś się nie starał, nawet wyścigową wersją Renault Megane nie da się na trawie ślizgać niczym Tony Hawk po rurkach. Jednak największym bólem tej gry są kolizje. Każda karana jest surowo i bezlitośnie. Zderzenie z bandą lub innym pojazdem skrajnie zmienia nasz tor jazdy lub po prostu przykleja nas do uderzonego obiektu, zupełnie ignorując prawa fizyki. Szczególnie kuriozalnie wygląda to w przypadku go-kartów. Rozumiem, że twórcy chcieli w ten sposób wymusić na graczach unikanie zderzeń, ale to przecież gra symulacyjna, która ma symulować rzeczywistość. Do tego model zniszczeń zrealizowano bardzo nierówno. Auta sprawiają wrażenie, jakby ulegały destrukcji zupełnie losowo. Raz delikatne puknięcie o bandę powoduje urwanie zderzaka, by za chwilę przywalenie z impetem w inny wóz poskutkowało kilkoma rysami. Oczywiście uszkodzenia wpływają na osiągi naszego pojazdu, jednak bez graficznej manifestacji zniszczenia totalnie niweluje to immersję. I udało mi się teraz płynne przejście do tematu grafiki, którą to twórcy notorycznie nas szczuli w zapowiedziach i przedpremierowych trailerach. Gra miała być graficznym przełomem, powodem ogólnoświatowej epidemii wytrzeszczu i oficjalnym zatarciem granicy między rzeczywistością wirtualną, a tą nas otaczającą. I prawdę mówiąc, ta bańka hype'u na temat oprawy pękła dla mnie z chwilą uruchomienia produkcji.
Nie zrozumcie mnie źle, gra wygląda naprawdę ślicznie. Efekty świetlne, zmienny cykl dnia i nocy oraz dynamiczna pogoda robią wrażenie. Nawet tekstura asfaltu wygląda bardzo realistycznie, jednak nadal nie jest to nic przełomowego. I okej, muszę się zgodzić, że Project Cars ma piękną grafikę pod względem technicznym, jednak znam jedną produkcję, która pod względem artystycznym wyprzedza Carsy o kilka długości. Drive Club to produkcja, która miała naprawdę ciężkie początki, jednak teraz twór studia Evolution notabene wyewoluował do najpiękniejszej gry wyścigowej, jaką widziałem. Oczywiście jeśli załączycie wzrok Terminatora i zaczniecie liczyć poligony na ekranie, Project Cars z całą pewnością wygra starcie. Jednak artystycznie Drive Club nie ma sobie równych, mimo tego, że jest tworem ekskluzywnym na dużo słabszy od high-endowych pecetów sprzęt. Należy oddać sprawiedliwość, że gra obciąża procesor i pamięć masą obliczeń związanych z rozbudowaną symulacją, a Drive Club to tylko prosta zręcznościówka. Jednak Project Cars, jak na tytuł, który miał mnie zmiażdżyć graficznie, prezentuje się najwyżej bardzo dobrze. Za to pod względem oprawy audio Carsy prezentują się wyśmienicie. Muzyka jest dobrana bardzo dobrze i idealnie wpasowuje się w klimat płonącej pod maskami potężnych maszyn mieszanki benzyny i testosteronu. Do tego dźwięki samochodów brzmią niemal idealnie. I mówię niemal, bo tym klasy GT jakby brakuje nieco pazura. Jeśli chodzi o auta, to są one naprawdę świetnie zaprojektowane, z dużą dbałością o szczegóły. Parametry wozów odwzorowano właściwie idealnie, co jak mówiłem daje się odczuć w trakcie jazdy. Jednak samochodów jest zdecydowanie za mało. Owszem, mamy po kilku przedstawicieli z każdej klasy, od kartów przez auta drogowe i GT, aż po super samochody, bolidy i prototypy. Jednak ta lista niespecjalnie robi wrażenie, tym bardziej, że bardzo wiele z pojazdów to samochody niszowe, znane jedynie największym pasjonatom motoryzacji. Produkcja za to punktuje pod względem ilości i jakości torów, po których możemy się ścigać. Wspomnę chociażby możliwość jazdy po Le Mans, Silverstone czy ten tor w Niemczech. Pod tym względem Project Cars zdecydowanie wyprzedza rywali. Mamy też całkiem sporo trybów rozgrywki, włączając w to tryb kariery pozwalający zacząć w dowolnej klasie pojazdów łącznie z gokartami, czy multiplayer, w którym ścigać może się naraz naprawdę duża ilość pretendentów do podium. Jednak pojawia się tu pewien problem z motywacją. Przede wszystkim odpalając grę po raz pierwszy, wszystkie tory i samochody mamy odblokowane, a tryb kariery nie oferuje nam nic poza osobistą satysfakcją wynikającą ze zdobycia mistrzostwa w danej klasie wyścigowej. Tak naprawdę nic nie zachęca do tego, aby rozgrywać karierę, pchając domorosłych kierowców w ramiona pojedynczych wyścigów z AI czy bardzo dobrze zrealizowanego trybu multi. Mam wrażenie, że twórcy nie do końca przemyśleli ten aspekt. I konkluzja nasuwa się sama. Wiele gier jest ładniejszych lub bardziej motywujących do brnięcia przez nie niż Project Cars. Jednak jako symulacyjna gra wyścigowa z prawdziwego zdarzenia, szczególnie na pecetach, sprawdza się całkiem dobrze. Nie jest to jednak na pewno produkcja dla niedzielnego gracza czy osoby traktującej ścigałki jako odskocznię od strzelania i zbawiania świata. To gra dla pasjonatów motoryzacji, którzy marzą o zasiadaniu za kierownicą Pagani Huayra albo Audi R8 i braniu udziału w zawodach wraz z najlepszymi. Zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że to gra dla wszystkich, ale jednocześnie bynajmniej nie mogę uznać tej produkcji za słabą. I tą pełną patosu myślą kończę. Cześć.